Zwyczaje i tradycje wielkanocne. Palma Wielkanocna. Wielki tydzień zaczyna się niedzielą palmową. Palemki, czyli rózgi wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek ozdabiono kwiatkami mchem, ziołami i kolorowymi piórkami. Po poświęceniu palemki dotykało się ją lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. Połknięcie jednej poświęconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Włożone do wazonów palemki chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością innych osób. Świąteczne porządki. Przed Wielkanocą robimy świąteczne porządki. Nie tylko po to, by mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają symboliczne znaczenie. Wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz z nią wszelkie choroby. Malowanie jajek. Zwyczaj malowania jaj narodził się w Persji. Wzór rysowano na skorupkach roztopionym woskiem. A następnie wkładano je do barwnika łupin cebuli, które nadawały im brązową barwę. W zależności od techniki zdobienia, malowane jajka noszą różne nazwy. Kraszanki, pisanki, oklejanki, nalepianki, skrobanki, drapanki. Święconka. Początkowo tradycja święcenia pokarmów znacznie różniła się od współczesnej. Zwyczaj obchodzony był tylko w domach i dworkach szlacheckich. Poświęcone musiało być wszystko, co miało znaleźć się na świątecznym stole. Święcono szynkę, kiełbasę, słoninę, całe prosięta, sery, jaja, chleb, ciasta, ryby, miód, a także liczne dodatki. Dziś zwyczaje uległy zmianie. Zawartość wielkanocnego koszyka może się różnić w zależności od regionu. Święconka powinna składać się z 7 elementów. Wedle tradycji to zapewni nam szczęście i dostatek. Lany poniedziałek. Lany poniedziałek, śmigus dyngus, święto lejka to zabawa, którą wszyscy doskonale znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na zamąż pójście. Wykupić się od oblewania można było tylko pisanką. Stąd każda panna starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie pisankę, oznajmił swoją sympatię do dziewczyny. Szukanie zajączka. Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po zakończeniu śniadania wspólna zabawa, zwana szukaniem zajączka. Małej niespodzianki dla każdego. Tradycja szukania zajączka wywodzi się z Niemiec. Formy tego zwyczaju w Polsce są różne, ale cel jest jeden. Okazja do zabawy dzieci i znalezienia swojego prezentu.